Państwa, Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa w filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Pałac Sztabu Cieszyni. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, organizujemy różne przedsięwzięcia, uroczystości i imprezy w tym miejscu. I dzisiaj będzie jedna z nich, nietypowa. Przedstawienie, które zostało napisane na potrzeby naszej sąsiedniej miejscowości Drożkowa, na cześć Kobelki. Zresztą taki jest tytuł tego przedstawienia. Zdarzyło się na Kobelce. Przy okazji miałem Państwu przekazać, gdyby wśród Państwa znalazł się jakiś taki sponsor, który chciałby odkopać te ruiny, które są zasypane i mógłby się przyłożyć finansowo do tego, to bardzo chętnie. I proszę Państwa, cóż, przedstawienie jest o tym, kto występuje, powiem na końcu. Oczywiście wszyscy robimy to z pasji, się okazało, tak, ale czerpiemy z tego, co robimy tutaj, dużo satysfakcji, dużo radości. Cieszymy się, że możemy się też tą naszą pasją i radością podzielić z Państwem. Wszelkiego rodzaju jakby takie osoby czy sytuacje, które mogą Państwu się wydawać znajome lub do kogoś podobne osoby, to są zamierzone albo niezamierzone sytuacje, to muszą Państwo sobie wybrać. Nie zamierzaliśmy tego robić, ale może się okazać, że jednak nie zamierzaliśmy, a się zamierzyło i po prostu tak jest. Cała sytuacja jest dość wymyślona, ale bardzo fajna. Tak, wszystkich aktorów Państwo doskonale znają. Zapraszam na przedstawienie. Zdarzyło się na Kobelce. Dziecko, że ty go darzysz jakimś uczuciem. Jakimś tam
Nieba, niebo, ja się sama tym wszystkim gubię. Mam czasami podobnie. A co? Jak hrabia do ciebie przychodzi? Nie, Gerwalfa. Jak czasem przychodzi, to mnie głowa boli, a czasem nie boli. A ja bym chciała, żeby mnie nigdy nie bolała. Dobra, dobra, leć, leć. Leć do wiedźmy, przynieś ziółek. Hrabino, ale naprawdę, z ziołami to trzeba ostrożnie, one potrafią być bardzo niebezpieczne. Dobrze! Już się zdecydowałam, chcę ziółek. Natychmiast! Okej, ale ona poprosi o życzenie. Dobrze. To powiedz jej, życzę sobie, żeby mnie głowa nie bolała. Życzę sobie, żeby mnie głowa nie bolała. I tak jak hrabina sobie życzy. Tylko szybko, szybko. Tylko pamiętaj, cichosza. Nikt nie może się dowiedzieć. Na kopelce, na kopelce, cały dwór zdziwiony wielce, hrabia również o czymś marzy, lecz czy to mu się przydarzy? Dobrze, jedzenia do pałacu przyniosłeś. A kiedyś znalazła mnie w
czarne. Jak mięciny, to my już dawno nie jedliśmy. No właśnie, taki wstyd. Taka porządna dziewka. Posłuchaj, a czy ty czasami tej Zosi to nie darzysz jakimś uczuciem? Jakimś darzę, ale nie jestem godzien. Dobra, leć do swego. Stój! A dlaczego właściwie staruka? A to wynika z racji jej z zajęcia. A to ile ona właściwie ma lat? A tego to nikt nie wie, ale jej koleżanki są... Milsze? Nie! Młodsze! A to może dlatego. Posłuchaj, leć do staruchy. Może jej sobie coś załatwisz. A wtedy Zosia zapała do ciebie afektem. Tylko cicho, szar! Nikt nie może się o tym dowiedzieć. A jak ona się zapyta o życzenie, zawsze tak robi, jak mam komuś ziół przyrządzić. Dobrze więc, powiesz jej tak. Życzę sobie, ażebym miał inaczej, niż mam teraz. Jak pan hrabia sobie życzy? Nie. A życzę sobie, żeby mnie głowa nie bolała.
Załatwione. Załatwione. Zaraz coś działa? Co my mamy? Co my mamy? Czarny ci pazur? Nie. To dla pastora. Gdy jego gosposia była ogólnie chora. Teraz. Załatwione.
Jedna kropla czyni cuda, lecz czy to się wszystko uda? Lecz czy to się wszystko uda? Lecz czy to się wszystko uda? Sofio, ten wieczór, co ja mówię, ta noc będzie wyjątkowa. Nalej proszę wszystkim wina. A dla Hrabiego mam tutaj pałacową specjalność. Bardzo proszę. A dlaczegoż to, Zofio, tylko mnie nalałaś tej pałacowej specjalności i skąd ten właśnie wyjątek dla mnie?
hrabio drogi, aby hrabiemu nerwy ukoić. No. Hrabino, ta pałacowa specjalność należy się tobie. Niech ona będzie symbolem naszej dobrej zmiany. Nie, to ja, drogi hrabino, myślę, że Gerbatemu się ta specjalność należy na samym o, nie! Namyśliłem się, to mnie należy się ta specjalność. Nie, to mnie obiecałeś, nie, ale Hrabinko, ja wezmę, ale nie. Czy możemy się wreszcie napić? Gerwazy! Na zdrowie! Na zdrowie. Na zdrowie. Głowa nie boli na jego widok.